Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Konkretne minuty, w które możecie kliknąć, żeby przejść do moich odpowiedzi, są w opisie filmu, a my lecimy z kolejnymi ciekawymi pytaniami. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, ile pytań jesteście w stanie w tych komentarzach wyprodukować. Także cały czas po prostu mam o czym tutaj do Was w tych piątkowych odcinkach mówić. Zapraszam! Pierwsze pytanie, zbyt dziabnięty pyta. Myślę, że to będzie najgłupsze pytanie od powstania tego kanału. Czy pasta do zębów, ogólnie, czy mycie zębów przerywa post? No, mój drogi, wygenerowałeś chyba jedną z większych ilości komentarzy pod swoim pytaniem, więc chyba nie jest aż tak głupie, a wręcz w ogóle uważam, że nie jest głupie, bo tam po prostu było aż 11 odpowiedzi i to niektórych takich dość obszernych. Starałam się je wszystkie przeczytać, ale jakby nie jestem w stanie się do tego wszystkiego ustosunkować. Natomiast w odpowiedzi na Twoje pytanie odnośnie mycia zębów i past do zębów. Ja w ogóle uważam, że warto jest używać dobrych past do zębów, bo wiele takich normalnych, dostępnych rzeczywiście zawiera substancje, które niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowia. Jakieś słodziki i inne różne chemiczne rzeczy, które po prostu nie służą. Dlatego to jest pierwsza rzecz. Wybierz dobrą, ekologiczną pastę. Tych past na rynku jest naprawdę coraz więcej. Trzeba sobie sprawdzić skład. Czy ja Wam mogę coś jednego polecić? Chyba nie, bo to myślę, że zależy, to są indywidualne kwestie, te pasty też różnie smakują, więc też ciężko po prostu używać czegoś, co nam w ogóle nie smakuje. Ja używam tych takich czarnych z węglem, używam różnych ekologicznych, ajurwedyjskich, naprawdę sobie wymieniam po prostu te pasty i używamy różnych, więc to jest jedno. Kolejna sprawa, jaki jest cel jakby Twojego postu i poszczenia? No bo jeżeli chodzi Ci o to, że po prostu ten post jest ważny pod kątem autofagii i rzeczywiście przykładasz do niego bardzo dużą wagę, to być może jakieś procesy trawienne zaczną zachodzić, bo już od samego mycia zębów, wytwarzania śliny dużo się tutaj zaczyna dziać w naszej jamie ustnej, a to jest jeden z pierwszych etapów już trawienia. Więc rzeczywiście po części może to zaburzyć post. Natomiast ja nie uważam, i to myślę wiecie, że powinniśmy być w tych naszych różnych tam teoriach skrajni. I ja, dla mnie, moje keto nie uważam, że nie jest skrajne i moje podejście też nie jest skrajne. Dlatego ta autofagia i tak u Ciebie zachodzi przez noc. Ta autofagia i tak u Ciebie zachodzi lepiej, jeżeli jesteś na keto. Więc ja myję rano zęby pastą i nie uważam, że dzieje mi się przez to coś złego i jakoś strasznie zaburzam te wszystkie fantastyczne regeneracyjne procesy, bo po prostu chcę mieć czyste zęby. Poza tym przez noc gromadzi nam się osad. Jeżeli ktoś chciałby na przykład tego osadu się w jakiś inny sposób pozbyć i czy działać przeciwbakteryjnie, to na przykład ssanie oleju kokosowego, czyli tak zwany oil pulling możesz wprowadzić. No ale znowu, tutaj mamy jakby tłuszcz, który zsiemy, potem go wypluwamy. No ale pytanie, na ile coś tam się u nas odpali? Coś się może na pewno odpalić w jakimś niewielkim stopniu. W ogóle przyjęła się taka teoria, szczególnie wśród osób na tej diecie takiej mięsnej, tak zwanej zero węgli, czyli carnivore, że w sumie jak jesteśmy na carnivore, to w ogóle nie musimy mieć zębów. I bardzo wielu dentystów jakby też to obala, bo to, że Ty już nawet nie jesz produktów, albo jesz bardzo mało tych produktów, które mogą gdzieś tam wpływać na psucie się zębów, to nie znaczy, że nie gromadzi Ci się osad i jakby, że nie trzeba tego czyścić. Być może u niektórych wystarczy rzeczywiście sama szczoteczka do zębów, czy jakieś zastosowanie na przykład soli, czy jakichś takich w ogóle naturalnych, czy nawet robionych w domu past. Natomiast jakby jest to ważne, żeby jednak tą higienę jamy ustnej mieć, bo nie mamy wystarczająco też dużo badań, to są wszystko świeże, nowe rzeczy, żeby jakby powiedzieć, nie musisz mieć zębów. Większość jakby specjalistów w tej dziedzinie, ja też się nie uważam za specjalistkę, nie jestem dentystą, ale jednak większość osób twierdzi, że te zęby powinniśmy czyścić, no a jeżeli Ty ich nie chcesz myć i jakby ryzykujesz, to pamiętaj o tym, że podejmujesz ryzyko, bo być może te zęby, nie wiem, Ci wypadną, zepsują się i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jakby
no nie ma sensu przesadzać, ale rzeczywiście można po prostu ten negatywny efekt jakichś takich marketowych, że tak powiem, zwykłych past do zębów sobie ograniczyć, stosując po prostu lepsze pasty. I to chyba tyle w mojej tutaj uwagi w tym temacie. Ale pytanie bardzo ciekawe i cieszę się, że tak tam sobie podyskutowaliście też i tam wszyscy mogą też do tego wrócić i poczytać. Z tego co wiem, to było w 24 odcinku Keto Q&A, więc możecie sobie poczytać po prostu te odpowiedzi i polecenia, bo tam sobie różne rzeczy polecaliście. Dobrze. Dziękuję za bardzo wartościowy kanał. Znalazłam tu wiele odpowiedzi na moje wątpliwości. Bardzo się cieszę i dziękuję za ten komentarz. Lubię pić matcha z mlekiem roślinnym. Czy ono, podobnie jak mleko krowie, zmniejsza wchłanianie substancji tej herbaty? Bardzo ciekawe, bo ja właśnie ostatnio na Instagramie mówiłam o matchy i o tym, jak ja ją piję. I ja ją właśnie najbardziej, szczególnie jak jest lato, lubię pić właśnie z mlekiem roślinnym, z kostkami lodu, tak na zimno. W ogóle może o matchy na YouTubie też coś zrobimy, bo to jest jeden z mocniejszych antyoksydantów. I właśnie tutaj o te antyoksydanty się rozchodzi, bo kazeina, która jest w mleku krowim, może zaburzać wchłanianie tych antyoksydantów. Dlatego rzeczywiście no nie jest to najlepsza opcja, żeby z mlekiem krowim pić matchy. Natomiast tak naprawdę nie mleko, a napoje roślinne tej kazeiny oczywiście nie mają, więc jak najbardziej możesz pić matchę z mlekiem roślinnym i ja też tak robię i polecam. Pytanie od Kamili. Super, prowadzisz kanał i odpowiadasz na pytania, które nie zawsze można wygooglować. Cieszę się, Kamilo, bardzo Ci dziękuję. W jednym z poprzednich Q&A pytałam o błonnik i tak fitatu źle liczy. No tak, bo to właśnie odpowiadałam Ci tobie na to pytanie o tym, że ten siemielniane czy nasiona chia nie są dobrze policzone, przynajmniej nie były. Być może jak to oglądacie, to już ten błąd został naprawiony. Pytanie od Kamili. Czy planujesz w przyszłości stworzyć kurs lub prowadzić kobiety w ciąży i potem tak, by być w keto? Jeżeli chodzi o prowadzenie kobiet w ciąży, czy przygotowujących się do ciąży i też tych, które jakby po ciąży chcą być w keto, to się już u mnie dzieje i działo. Natomiast ja sama, jak to oglądacie, to już jestem naprawdę na finiszu mojej ciąży, albo urodziłam. Więc jakby to nie jest moment, w którym przyjmuję nowych podopiecznych. Natomiast myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w okolicach października będę przyjmować nowych podopiecznych i nowe podopieczne. Więc tutaj jak najbardziej. Sama jakby też teraz już mogę z własnego doświadczenia też to jakby to robić, tak? Bo wcześniej to było gdzieś tam z teorii, z tego co wiedziałam, z tego czego się nauczyłam, a teraz już sama jakby przeszłam ciążę, będąc tak naprawdę na low carb i byłam wcześniej na keto, a teraz też nieraz mam te ciała ketonowe u siebie w krwi, bo to sprawdzam. Więc po prostu jakby jeszcze jestem taka spokojniejsza, bo wiecie, sprawdziłam to na sobie. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o kurs, to też jest on w planie, ale kiedy on będzie, Kamila, mam nadzieję, że w ciągu paru miesięcy. Taki mam plan, ale jak mówię, no nie wszystko jestem w stanie na ten moment przewidzieć, jak się będę czuła, jak to się wszystko potoczy, więc nie obiecuję konkretnej daty, ale na pewno jest to na tapecie i jest to dla mnie dość istotne, żeby takie materiały przygotować, bo na polskim rynku chyba w ogóle w tym temacie się niewiele mówi. Dobrze, Lucky One. Asia, mam pytanie odnośnie urlopu. Zacznę redukcję z Twoim kursem. Jestem dopiero na początku. Sama redukcja pewnie potrwa pół roku, a we wrześniu będę jechała na urlop. Będę wybierać posiłki tłuszczowe, zapewne wleci jakiś alkohol i siłą rzeczy mnie wybije z keto. Wspomniałaś na jednym filmiku, co zresztą też przeczytałam na stronie laboratorium, że krzywa cukrowa może być niebezpieczna dla osób odżywiających się niskowęglowodanowo, więc jak to jest z tym wychodzeniem z keto i jak bezpiecznie zwiększać podaż węglowodanów? Ile i jaki alkohol będzie najmniej niebezpieczny? No i tutaj jeszcze jest jakby rozwinięcie tego, czy powinnam też wcześniej wyjść z ketozy. Moja droga, po pierwsze, to prawda, że rzeczywiście nie polecam robienia krzywej cukrowej, bo tam po prostu pijemy prawie 100 gramów glukozy czystej. No ciężko jest sobie zaaplikować taką ilość nawet w alkoholu, jeżeli jakby też nie przesadzimy oczywiście z tym alkoholem, tylko raczej to są jakieś takie rozsądne ilości. Więc tutaj nie ma takiego porównania na pewno 1 do 1. W ogóle o tym, jaki alkohol na keto, nagrałam film
To jest w styczniu, jak ja kończyłam 30, czyli styczeń 2020. To wtedy sobie tam poszukaj tego filmu i tam będą dokładne informacje. Natomiast spokojnie możesz pić alkohol. U niektórych osób na przykład wino wytrawne w ogóle nie podnosi glikemii, bo mam takich podopiecznych, którzy sobie to badają. Zresztą mi też ono nie podnosi, znaczy dawno nie podnosiło, bo już od kilku dobrych miesięcy, jak się możecie domyśleć, nie piję alkoholu. A tak to i tak go piję sporadycznie. Natomiast spokojnie właśnie wino myślę, że będzie dobrym wyborem. Możesz też popróbować jakieś mocniejsze trunki typu whisky, takie wiesz, czyste, tak? Jeżeli ktoś lubi wódkę czy jakiś gin i tego typu rzeczy. Więc to są takie rzeczy, które można na przykład mieszać z Colą Zero. No nie będzie to najzdrowsze, ale jest to w sumie, że tak powiem, keto friendly. Ja na przykład czasem piłam też drinka z kombuczą. Mój mąż się też na to przerzucił i nam to smakowało. Także są różne metody. Nie musisz jakoś specjalnie wychodzić z ketozy, się do tego przygotowywać. Po prostu będzie to takie naturalne, wakacyjne jakby przejście bardziej w stronę low carb i naprawdę będzie ok. Także się zanadto tym nie martw, a wręcz w ogóle się tym nie martw, tylko się ciesz z wakacji i wtedy będzie naprawdę wszystko w porządku. Jak do tego jeszcze wdrożysz trochę ruchu, ekspozycję na światło słoneczne, to na pewno będzie super. I jeszcze jedno pytanie odnośnie głodu. Ciągle jest mowa o tym, że na keto nie czuję się głodu, ja czuję głód. Nie mam oczywiście takiego zjazdu, jak przy węglowodanowej diecie, że w sekundę słabne, nogi się trzęsą, delirka i wyczy głód, ale odczuwam głód i dlatego nie umiem na przykład zastosować okna IF. Czy to oznacza, że mój organizm jest za mało zaadaptowany do keto? Starczą mi 3 posiłki. Przy zastosowaniu dziennej kaloryczności faktycznie czuję się najedzona, ale już niech tylko utnę 200-300 kalorii i głód. Czy to znaczy, że jestem nadal słabo zaadaptowana? Moja droga, niekoniecznie. Być może właśnie jesteś fantastycznie zaadaptowana i jesteś w takim stanie, kiedy Twój organizm daje Ci poprawne sygnały. On potrzebuje tyle i tyle kalorii i po prostu tyle masz jeść. Może tak być, że rzeczywiście ta adaptacja jeszcze nie nastąpiła i gdzieś tam są wyższe poziomy glukozy, insuliny, no ja tego nie wiem, jak to wygląda u Ciebie i wtedy też się pojawia głód. Natomiast 3 posiłki, jakby dla wielu osób, szczególnie dla kobiet, to jest dobra ilość. Więc to nie jest tak, że Ty musisz robić nie wiadomo jaki IF. Jeżeli jesteś w stanie na przykład w ciągu 8 godzin zmieścić sobie te 3 posiłki, to już w ogóle super ekstra. Nie musisz jeść 4 godziny wszystkiego, bo widocznie Twój organizm potrzebuje jeść po prostu częściej, bo masz taki metabolizm, taką przemianę materii. Po prostu tak indywidualnie jesteś fantastycznie stworzona, że po prostu jesz 3 posiłki, odpowiednią kaloryczność. Wiadomo, mówiłaś, że korzystasz z mojego kursu o ketoredukcji. Ja tam mówię też o tym, jak dobierać produkty. Są produkty, które są nas bardziej sycą. Więc jakby w ten sposób być może, czy różne metody, jak obcinać kalorie, żeby nie robić tego tak drastycznie, więc jak się do nich dostosujesz, to być może będziesz w stanie po prostu sobie też jeszcze zwiększyć ten deficyt, jeżeli chcesz chudnąć, ale ten deficyt nie jest najważniejszy przy redukcji. Poza tym aktywność, dodanie aktywności już nam zwiększa jakby nasze zapotrzebowanie, więc zostając na tym samym poziomie kaloryczności, automatycznie ten deficyt nam się zwiększa. Także tym się nie martw i wręcz osoby, które w ogóle nie czują głodu, mają zazwyczaj problem, bo gdzieś tam są dysregulacje hormonalne. My ten głód powinniśmy naturalnie odczuwać wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy głodni, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście nasz organizm potrzebuje tej energii, którą dostarczamy mu z pożywieniem. Anna. Chciałam zapytać, co jeść, gdy złapie nas grypa żołądkowa lub jakieś inne problemy żołądkowe. Ostatnio zachorowałam i przyznam, że 2 dni nie mogłam nic jeść, tym bardziej nic keto, bo już na samą myśl miałam dłości. Jednak byłam tak głodna, że zjadłam grzankę z chleba żytniego z masłem. Jednak co robić, czym się ratować w takich sytuacjach, będąc na keto? Dla informacji, chorobę przyniosły dzieci z przedszkola. Aniu, po pierwsze, Ty się nie musisz tłumaczyć. Wystarczyło zadać to pytanie bez tej informacji, że przyniosły dzieci chorobę z przedszkola. I słuchajcie, to nie jest nic złego i cieszę się, że tam nikt nie napisał, że jak mogłaś zjeść grzankę, po prostu co Ty zrobiłaś w ogóle, zbezcześciłaś keto, bo zjedzenie naprawdę grzanki z chleba żytniego z masłem też nie jest jakąś tragedią i niczym złym. I ja wiem, że nieraz właśnie osoby, które no nie bardzo mogą cokolwiek zjeść, bo mają taką grypę żołądkową, to właśnie tego typu produktami czy jakimś bananem się posiłkują. I jeżeli tak czułaś, a praktycznie nic jakby nie jadłaś, to jakby też jakby jest okej, okay, tak? Prawdopodobnie poczułaś się lepiej i ta grypa żołądkowa tak czy siak za chwilę no, powinna ustąpić. Natomiast takie moje wskazówki, jeżeli taka grypa żołądkowa nam się przytrafi. Po pierwsze, bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie i trzeba dużo pić. Po drugie,
Właśnie posiłki powinny być lekkostrawne i raczej nie jakieś bardzo bogate w tłuszcze. Niektórzy są w stanie pić sobie rosół i im to pomaga szybciej wrócić do siebie i będzie to świetna opcja, ale niektórzy nie. W ogóle jeżeli nie jesteś głodna, nie jesteś głodny, to nie jedz. Nasz organizm właśnie tak jest zaprogramowany, że jeżeli on sobie z czymś ma poradzić, to ta głodówka w takim wypadku będzie bardzo fizjologiczna. Dlatego dzieci jak są chore, to nie mają apetytu, a my im próbujemy nieraz coś tam wcisnąć. Także to, że nie jadłaś, to też nie jest nic złego. Być może, jeżeli chcesz pozostać jakby w ketozie, nie jeść tego chleba żytniego, bo na przykład jak ja bym zjadła chleb żytniny, to miałabym jakiś problem, bo nie mogę jeść po prostu glutenu. No to być może keto chleb w takim przypadku Cię uratuje. Ja jak miałam jakieś mdłości ciążowe, no to po prostu takie keto pieczywo sobie jadłam i mi to pomagało, nie? A nie biała buła. Na pewno to, czego nie powinniśmy jeść, to jest właśnie cukier, to jest też nabiał. To jest też kawa, ale automatycznie my te substancje odstawiamy, bo po prostu nie mamy na nie ochoty. No i to, co jest też ważne, to właśnie do odpowiedniej probiotyki, czyli jakby tutaj kuracja probiotyczna, czy produkty takie probiotyczne, ale na pewno dobry suplement też się tutaj fajnie sprawdzi, czy różnego rodzaju herbaty, które nam mogą pomóc. Standardowo mięta, jakiś imbir, tego typu rzeczy. No i pamiętajmy też o tym, że poza żywieniem bardzo ważne jest, żeby odpocząć. Im będziemy się szybciej, jakby szybciej się będziemy regenerować, jeżeli damy sobie czas na to, żeby po prostu przechorować, wyspać się, odpocząć, wziąć wolne, jeżeli trzeba. I wtedy na pewno szybciej te różne dolegliwości żołądkowe miną. I ostatnie pytanie od Andrzeja. Jak prawidłowo jeść owoce, jagody jako posiłek? Czy można w pierwszej połowie dnia? Są takie moim zdaniem mity, że w pierwszej połowie dnia można jeść owoce, albo nie wolno jeść w pierwszej połowie dnia, trzeba jeść w drugiej połowie dnia. I bez sensu. No dla mnie. Słuchajcie, jakby co jest ważne, jeżeli rzeczywiście mówimy pod kątem keto, chociaż w ogóle w sumie te wskazówki są moim zdaniem całkiem uniwersalne. Można jeść owoce w pierwszej połowie dnia. Można jeść owoce, jeżeli się po nich dobrze czujemy, jeżeli po nich nam cukier nie skacze. Jeżeli mamy cukrzycę i jemy dużo owoców, to nieraz, i znam takie przypadki, że wręcz to, że ktoś jadł, po prostu jego dieta składała się w 80% z owoców, spowodowało to, że ta cukrzyca się pojawiła. Natomiast przy keto i nie tylko ważny jest ładunek glikemiczny, czyli jeżeli owoc jemy ze źródłem tłuszczu, to cukier nie powinien nam skakać i będzie ok. Jeżeli owoc jemy po posiłku, tak jak na przykład ja teraz, jem śniadanie, po śniadaniu lecę po prostu sobie do ogrodu i jem borówki z krzaka, to też wchodzi nam w ten posiłek i właśnie bilansuje ten ładunek glikemiczny, więc to jest super. Owoce też fajnie się sprawdzają około treningowo, no bo są takim źródłem węglowodanów, które one też nie są ciężkostrawne, więc można sobie je po prostu zjeść przed czy po treningu. I od razu je będziemy spalać. Ale jakbyśmy już chcieli się bardzo czepiać, to znowu na przykład niektóre owoce, tak jak borówki i owoce jagodowe, są bardzo bogate w antyoksydanty, przeciwutleniacze. A przeciwutleniacze nie powinny być stosowane okołotreningowo, bo trening jest wysiłkiem, jest stresorem i wtedy później jakby musimy, właśnie jakby to wytwarza stan zapalny, więc takie od razu działanie przeciwzapalne zaraz około posiłku treningowo nie jest dobre, ale to znowu moim zdaniem to już jest trochę za duże czepianie się i nasz organizm sobie jakby z tym poradzi. Andrzeju, krótko mówiąc, jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli lubisz jakby gdzieś tam te owoce, piszesz też właśnie o jagodach, to moim zdaniem jak najbardziej możesz po nie sięgać. Jeżeli się z tym dobrze czujesz, możesz sobie zmierzyć glikemię, bo to jest ważne, żeby ona nam bardzo nie leciała w górę. I możesz właśnie ten posiłek zbilansować albo łącząc po prostu z ketogenicznym posiłkiem, albo dodając źródło tłuszczu, czyli na przykład orzechy, czy na przykład nawet łyżkę, nie wiem, oleju kokosowego, czy wypić tran i zjeść owoce, czy zrobić sobie deser chia, o którym też jest w jednym z odcinków odnośnie moich przepisów śniadaniowych, szybkich. I w ten sposób na pewno to zbilansujesz. Jeżeli jest sezon na jagody, to też dużo lepiej będziemy te jagody tolerować, dlatego właśnie teraz, jeżeli oglądasz to w lecie, jest moment, kiedy spokojnie możemy po prostu sobie jeść to, co nam matka natura dała. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Ja będę nagrywać kolejne odpowiedzi dla Was. Pozdrawiam Was ciepło, życzę dobrego weekendu i do zobaczenia. Cześć!